Dobra, materiał nagrywać trzeba, nie? Ostatni miesiąc upłynął mi na wieczorach spędzonych przy samotnie świecącej lampce i konsoli z odpalonym Dark Souls 3. Uważam, że Soulsy są serią zaprojektowaną naprawdę w świetny sposób i nie mówię tutaj bynajmniej o poziomie trudności, o którym zwykle się mówi w kontekście tej serii. Dzisiaj wybrałem dla Was 8 pomysłów, rozwiązań czy też decyzji, które zostały podjęte przy projektowaniu, w tym wypadku konkretnie Dark Souls 3, którymi inne tytuły mogłyby się zainspirować. Muzyka. Wiecie, jak brzmi muzyka podczas eksploracji w Dark Souls? Jeśli nie, to zademonstruję. Twórcy gier mają to do siebie, że chyba trochę boją się ciszy. Boją się, że gracz się znudzi, że świat sam nie wykreuje odpowiedniej atmosfery. Nie wiem. Wiem za to, że rodzi to różne problemy. Znudzenie się nieskończoną pętlą utworu grającego non-stop w danej lokacji, czy niepotrzebna kakofonia, kiedy zauważy nas jakiś przeciwnik i gra musi natychmiast zrobić harmider bębnami. To są jednak poboczne problemy. Gry często mają świetną warstwę dźwiękową, którą naprawdę rzadko słychać. Wiadomo, można wyłączyć muzykę, ale ona też przecież ma swoją funkcję i nie będziemy jej włączać z powrotem wtedy, kiedy czujemy, że coś tam powinno jednak zagrać. W Dark Souls 3 nie chodzi jednak nawet o to, dlatego że tutaj świat jest martwy. Jedyne co słychać to okazjonalny szum wiatru, oprócz którego pozostają tylko oddechy, jęki i chrzęsty przeciwników, ich kroki oraz nasze własne stąpanie. Nastrój kreuje się sam. Jakby się nad tym zastanowić, załatwia to też kwestię sztucznego podziału na walkę i eksplorację. W tej grze zawsze jesteśmy aktywni, zawsze ktoś może nas zaatakować i nie powinniśmy się czuć bezpieczni tylko dlatego, że spokojna muzyka właśnie wróciła na swoje miejsce. Cisza łączy wszystkie elementy gry w spójną całość. Jest też inna zaleta tego rozwiązania. W zestawieniu z wszechobecną ciszą, kiedy muzyka już się pojawia, no to wiadomo, że coś się dzieje. Oprócz dosłownie paru lokacji, w których użycie muzyki jest uzasadnione, soundtrack Soulsów jest zarezerwowany do walki z bossami. Ale żeby nie było, to też nie są jakieś tam generyczne, epickie brzmienia. Jak sobie wyobrażacie muzykę do takiej na przykład walki z bossem? Chóry jakieś podniosłe? Trąby? Czy, bo ja wiem, inne szamańskie bębny? No okej, czasami i to się znajdzie, a innym razem w pięknym tańcu mieczy i płomieni usłyszymy coś takiego. Najgorsze, co soundtrack może robić, to duplikowanie tego, co i tak już widzimy na ekranie. W sensie, okej, to też jest jakaś konwencja, wspieranie warstwy wizualnej i tak dalej, ale najpiękniejszą funkcją muzyki jest sugerowanie tego, czego nie jesteśmy w stanie zobaczyć. Tragizm wielu tych przerażających postaci z Dark Souls, o którym dowiadujemy się zazwyczaj dopiero później, jesteśmy w stanie stwierdzić już podczas walki właśnie dzięki muzyce. No, ale jak już jesteśmy przy artyzmie... Kreatywność w obrębie gameplayu. Dark Souls 3 jest piękną grą. Projekt lokacji, postaci, nastrój, można by o tym mówić godzinami. Ale twórcy gier, i tu podkreślam, gier, zapominają chyba czasami, że sztuka to nie tylko ładne widoki i muzyka, ale też forma w obrębie, której operujesz. Gry dają tutaj duże pole do popisu i Dark Souls świetnie pokazuje, że konstrukcja rozgrywki też może wprowadzić odpowiedni nastrój. Mamy na przykład schemat walki z bossami. Wchodzisz przez mgłę, pojawia się boss z paskiem życia, gra muzyka i jedziemy. Jak już się przyzwyczaisz do tego szablonu, to twórcy zaczynają się nim bawić. Kiedy wchodzisz do kościoła i spodziewasz się walki, widzisz wielki pasek zdrowia i bossa, który po prostu stoi tam w oddali i czeka na ciebie. Tylko po to, żeby rzucić się, gdy podejdziesz bliżej. Innym razem, gdy pomieszczenie spowija otchłań, to nie wiesz nawet, że będziesz walczył z bossem, dopóki nie wpadniesz przypadkiem na jego rękę. Forma, ekspozycja i zabawa przyzwyczajeniami gracza. To jest dopiero sztuka. Świat składasz sam. Na swoim Facebooku pytałem Was o to, co najbardziej lubicie w Dark Souls i, co mnie w ogóle nie zaskoczyło, sporo było takich odpowiedzi. Lore oczywiście. Każdy, kto mówi, że gra nie ma historii, leci do przodu i niczego nie czyta. Lore sprawiała, że nawet nie grając w samą grę, czytałem różne fora czy wiki, by sprawdzić, co inni ludzie myślą na dany temat. Fabuła, którą trzeba wygrzebywać z gry poprzez szukanie poszlak w każdym kącie i opisach itemów. To jest kluczowa kwestia. Oczywiście nie chcemy, żeby wszystkie gry były takie jak Dark Souls, ale do tego zaraz przejdziemy. To jest
gra, w której musimy składać fragmenty opowieści w całość i żeby nie było, nie jest to aż takie zawiłe, żeby przeciętny gracz nie był w stanie tego zrozumieć. Prawda jest jednak taka, że zawsze są pewne niedopowiedzenia, elementy otwarte do interpretacji i nie jest to gra, która daje klasyczny rodzaj satysfakcji z poznawania tego, jak historia się rozwija. Daje za to inną satysfakcję, można by powiedzieć głębszą i szlachetniejszą. Satysfakcję z samodzielnego dokonywania odkryć i łączenia narracyjnych klocków w logiczną całość. Dark Souls jest pełne wzruszających historii, ale nie są one zawarte w cutscenach czy jakichś konkretnych momentach, kiedy na przykład postać mówi coś dramatycznego, a my wybuchamy płaczem. Zamiast tego mówimy o momentach, które dla każdego gracza następują kiedy indziej. Momentach, które wynikają z tego, że właśnie zebrałeś wszystkie potrzebne informacje i złożyłeś pewną opowieść w całość. Rozwiązanie uderza cię w losowym momencie, kiedy eksplorujesz, czytasz opis jakiegoś przedmiotu, patrzysz na element otoczenia. To ciche, ukryte wzruszenie, którego ktoś patrzący na rozgrywkę zza twoich pleców może nawet nie zauważyć. Nie ma pełnych przejęcia uderzeń fortepianu ani łez postaci na ekranie. Tylko ty i twoja własna konkluzja. Dark Souls daje wystarczająco informacji, żeby móc skompletować ciąg wydarzeń różnych opowieści, ale zawsze jest pewna otoczka, która pozostaje niedopowiedziana. Jakieś motywacje postaci, czy nawet całe postacie, których tożsamości nie jesteśmy pewni. Te rzeczy uzupełniamy po swojemu, dodają one światu tajemniczości i motywują do podejmowania się własnej interpretacji. Ale mówiłem na początku, że nie chodzi o to, żeby wszystkie gry takie były. Potrzebujemy bardziej jasnych i bezpośrednich opowieści, ale każda taka opowieść ma elementy, które lepiej jest przemilczeć, albo podać je w inny, bardziej subtelny sposób. Autorzy często boją się, że odbiorca czegoś nie zrozumie, że jednak na końcu trzeba to wytłumaczyć. Ale wcale nie trzeba. Można za to sporo zniszczyć monologiem bohatera wyjaśniającym coś, do czego sami bez problemu doszliśmy. Ustaw fragmenty w odpowiedni sposób, zostaw trochę pustej przestrzeni pomiędzy nimi i pozwól graczowi ją uzupełnić. Pełna świetnych dialogów i efektownych scen historia skorzysta też na tych momentach osobistego odkrycia, nawet jeśli dany fragment opowieści miałby nie być w 100% jasny. Wszystko jest historią. Najbardziej podoba mi się to, jak pięknie wpisano mechaniki w świat przedstawiony. Abstrakcje pokroju punktów doświadczenia, odradzania się po zgonie, czy nawet modułu multiplayer są częścią spójnego doświadczenia. Dużo już powiedziałem o historii, ale w tym podpunkcie chodzi właśnie o tę inną kwestię. Powiązanie opowieści z mechaniką gry. Rozgrywka w Dark Souls jest spójna nie tylko ze światem, ale też z nastrojem, jaki gra próbuje wywołać. Nie mam na to żadnych matematycznych podstaw, ale możemy metaforycznie powiedzieć, że połowa ponurego i melancholijnego klimatu obecnego w Soulsach bierze się z monumentalnych porażek, które ponosimy i wszechobecnego niebezpieczeństwa. Każda ze śmierci jest też kanoniczna, a więc cały ten cykl prób i błędów również znajduje swoje miejsce w uniwersum. Oczywiście tutaj znów dużą rolę odgrywa specyfika tej konkretnej serii. Podobnie było chociażby w Undertale, ale wiadomo, że nie zawsze mamy do czynienia z historią czy światem, w którym mechaniki danego gatunku da się w 100% przetłumaczyć na potrzeby narracji. Warto jednak o tym pamiętać, bo czasami wystarczy coś tak subtelnego jak nazewnictwo. Tak jak w This War of Mine zamiast kiczowatego ekwipunku dostaliśmy po prostu nasze rzeczy. Ta sama funkcja, ale nieco bardziej prozaiczny i pasujący do całości charakter. Kolejny element jest już trochę łatwiejszy i według mnie bardzo istotny. Odłóżmy na bok mechanizmy i systemy, a weźmy rzeczy, które są obecne w grze. Zbroja, czary, broń. Oprócz paru śmiesznych przedmiotów, praktycznie nie ma tutaj elementu, który zostałby wrzucony do gry na zasadzie okej, tu jest taka rzecz, ona tu po prostu jest, bo chcemy, żeby była w grze, historia w tym wypadku nie ma znaczenia. Historia zawsze ma znaczenie. Dark Souls bierze to sobie do serca co do najprostszego Fireballa. Poszczególne czary mają swoją historię. Są owocem wieloletniej nauki i pracy różnych kręgów magicznych czy pojedynczych postaci. Odzwierciedlają ich charakter, inspiracje i otoczenie, w którym się znajdowali. Tutaj każdy zwój leczący wnosi coś do opowieści. To jest o tyle istotne, że nawet jeśli w tej grze są jakieś elementy, które nie były uzasadnione fabularnie, to ciężko mi sobie o nich w ogóle przypomnieć. Tych uzasadnionych jest na tyle dużo, że gracz w pewnym momencie sam zaczyna narzucać wszystkiemu jakiś kontekst, wierząc w to, że w tym świecie każda rzecz musi mieć jakiś sens. Jeśli jako twórca traktujesz swój świat poważnie, to gracz będzie robił to samo. A wtedy nie trzeba się martwić o to, że ktoś nie zauważy jakiegoś ważnego detalu, bo na pewno będzie szukał historii wszędzie.
wszystko jest gameplayem. W Dark Souls bardzo chwali się system walki, ale rzecz w tym, że walka nie jest tu do tego systemu ograniczona. Każdy element gry, począwszy od animacji, a na projekcie poziomów skończywszy, jest tutaj częścią większej całości. Dzięki temu, mimo że wiadomo, kiedy przeciwnicy zaczynają nas atakować, a kiedy mają nas gdzieś, to trudno jest mówić o czymś takim jak stan walki czy stan pasywny. Tak jak zresztą wspomniałem przy okazji muzyki. Tutaj cały czas gramy, kombinujemy i możemy zadawać obrażenia na przeróżne sposoby. Całkiem niedawno trafiłem na grupę przeciwników, z którymi trudno mi było z różnych powodów walczyć, więc wywabiłem jednego z nich, obiegłem lokację dookoła, zająłem snajperską pozycję i zacząłem rzucać noże. Do skutku. Dosyć cheesy, jakby to skomentował inny gracz, ale wszystko w ramach dostępnych przedmiotów, zachowań i wykonane zgodnie z moją chęcią przetrwania za wszelką cenę. Kluczowe jest oczywiście to, że poziomy same w sobie drastycznie zmieniają charakter walki, bo jest ona czymś więcej niż serią starć na symbolicznych arenach. Wywabianie przeciwnika w bardziej odpowiednie miejsce jest na porządku dziennym. Prości kmiecie stają się wyzwaniem w momencie, kiedy jesteś o krok od śmiertelnego upadku. Nieczęsto w grach zdarza się coś takiego, ale żeby to zrobić, trzeba najpierw stworzyć odpowiedni spójny system. W Dark Souls jest to system oparty na animacjach, które są generalnie bardzo precyzyjne. Do tego stopnia, że wykorzystując umiejętność czerpania energii z przebijania się na wylot ostrzem, jest coś takiego, jesteśmy w stanie zadać komuś obrażenia tym ostrzem, kiedy wystaje z naszego ciała. Stąd też śmieszne sytuacje w PvP, gdzie gracze korzystając z gestów unikają chociażby wrogich bełtów. Jeśli coś ma sens, to prawdopodobnie zadziała. To przekłada się również na metody, o których mówiłem wcześniej. Każda forma zadawania obrażeń jest poprawna, możemy wykorzystywać otoczenie jako naszą przewagę i kombinować zgodnie z założeniami gry. Jeśli przeciwnik nie widzi nas z jakiejś odległości albo blokuje się gdzieś, to pewnie można to jakoś wykorzystać, szczególnie że gra nie ma wobec nas żadnej litości. Taka możliwość oszukiwania gry na różne sposoby czy omijania starć z przeciwnikami to oczywiście czasami dziwaczne wymysły graczy i eksploatowanie błędów, ale zaskakująco często opiera się to tylko i wyłącznie na logicznych założeniach systemu gry. Jak mówi Szymon, From Software nigdy nie odcinało się od tego, że tak się nie gra. W szerszej perspektywie przekłada się to na elastyczność gry i speedruny, przez to możesz grać 60 godzin albo trzasnąć grę w 8, jak już znasz wszystko. Unikalność przedmiotów. Blisko 1000 moich godzin we wszystkich trzech odsłonach Dark Souls to przede wszystkim robienie nowych postaci, buildów, testowanie nowych broni, skilli, nowego fashion itd. Dark Souls mnie olśniło, jeśli chodzi o kwestie zarządzania przedmiotami. Przez cały mój czas spędzony na graniu w trójkę sprzedałem chyba tylko parę rzadko trafiających się duplikatów, dlatego że każdy element jest tutaj unikalny. Może się kiedyś przydać przy jakiejś walce albo przy innym buildzie. Może po prostu wygląda ciekawie i kiedyś zechce go założyć. Na tę unikalność przekłada się więc kilka rzeczy. Po pierwsze, każdy rodzaj broni ma inny rodzaj ciosów, inną szybkość ich wyprowadzania czy trajektorię. Gracz może wybrać, czy woli słabszy, ale szybszy oręż. W ciasnych korytarzach może się lepiej sprawdzić coś, czym da się dźgać, nie obijając się przy tym o ściany. Do tego dochodzą umiejętności specjalne, często naprawdę specjalne, jeśli mówimy o broniach bardziej fabularnych. Najważniejsze wydaje się to, że nie nosimy po ekwipunku 5 kopii skórzanej zbroi lub zbroi płytowej. Większość zestawów, które zbieramy, przynależą do konkretnych postaci czy cechów i dodatkowo opowiadają nam coś na temat świata. To jest właśnie ten dualizm przedmiotów w Dark Souls. Każdy może się kiedyś przydać, dlatego widząc, że coś jest lżejsze, coś innego ma odporność na ogień, ten miecz zadaje takie, a nie inne obrażenia, trzymamy się tego na wszelki wypadek. Gra zachęca nas zresztą do eksperymentowania, nie zamyka broni za klasami i pozwala zmieniać buildy w trakcie rozgrywki. Druga rzecz to te informacje na temat świata, o których już wspominałem, i fakt, że nowy ekwipunek jest podwójnie ekscytujący. Z jednej strony ciekawią nas jego parametry i wygląd, a z drugiej oferuje kolejny drobny fragment historii. Tutaj naprawdę czuć, że żelastwo zostało potraktowane na poważnie, nie wylatuje co chwilę z przeciwników i ekscytuje nawet po kilkudziesięciu godzinach gry, kiedy myśleliśmy, że widzieliśmy już wszystko. Ekonomia. Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, jak długo Dark Souls 3 jest w stanie trzymać mnie na krawędzi, jeśli chodzi o wydawanie zarobionych pieniędzy, czy raczej dusz, bo w tym tkwi cały haczyk. Oczywiście głównym powodem tego, że w Soulsach dużo czasu mija, zanim pieniędzy starczy nam na wszystko, jest fakt, że punkty doświadczenia i pieniądze są tym samym.
To bardzo specyficzne rozwiązanie, które zdecydowanie nie pasuje do każdej gry, ale i tak jest parę detali, które można wyciągnąć zarówno z niego samego, jak i z innych elementów związanych z wydawaniem dusz. Pierwsza rzecz to dać czasem szansę graczowi się rozwinąć poprzez wydawanie pieniędzy. Fakt, zazwyczaj w grach RPG wydajemy kasę na sprzęt, który teoretycznie też nas rozwija, ale z drugiej strony dużo lepszy można znaleźć w byle krzakach albo brzuchu potwora, które z nieokreślonych bliżej przyczyn uwielbiają się stołować w zbrojowniach. Kasy często jest jak lodu. Co gdyby postać nie rozwijała się w 100% za pomocą zdobywanego doświadczenia, tylko mogła na przykład zapłacić za unikalne zdolności trenerowi? Tak, wiem. Gothic. No ale Gothic był dawno. Inna rzecz to uwikłanie pieniędzy w fabułę. Gry w sumie robią to dość często, ale twórcy chyba trochę się tego boją. Ile to razy pojawia się opcja dania jakiejś łapówki albo zapłacenia komuś długów, które okazują się być marnym procentem tego, co gracz zdołał skumulować w trakcie kilkunastu godzin gry. Dark Souls potrafi pobierać opłaty za rzeczy pozornie nieistotne. W trójce na przykład za cofnięcie stanu Hollow. Jesteśmy przez niego wysuszeni i brzydcy, to fakt, ale to akurat można anulować pierścieniem czy w jakiś inny sposób. Jeśli gracz chce zupełnie odzyskać człowieczeństwo i mieć czyste sumienie, musi się sporo wykosztować. Motywacja do tego opiera się głównie na wciągnięciu gracza w świat. Chcemy wydać te pieniądze, żeby charakter naszej postaci nam odpowiadał. Inna rzecz to na przykład klucz do jednej z opcjonalnych lokacji w grze. Przez pierwsze kilkanaście godzin 20 tysięcy dusz to naprawdę bardzo dużo, ale chcemy poświęcić te parę poziomów na rzecz pełnej eksploracji gry. Zmierzam więc do tego, że warto jest urozmaicić graczowi zabawę i dać mu trochę więcej rzeczy, na które może odkładać pieniądze. Czy to związane z fabułą, rozwojem postaci, czy nawet kosmetyką, bo przecież rzeczy zmieniające wygląd naszej postaci i jednocześnie takie, na które musimy jednak trochę zapracować, dają w roleplayach mnóstwo frajdy. Oczywiście pod warunkiem, że nie są idiotycznie pstrokate. Multiplayer. Multiplayer często pojawia się jako element powiązany z rozgrywką singleplayerową i zazwyczaj gracze mają go wtedy kompletnie gdzieś. Dark Souls z kolei trudno sobie wyobrazić bez tego komponentu, dlatego że jest on zrobiony dla treści singlowej, a nie żeby ją zastąpić. Fantomy graczy budują społeczność i poczucie zbiorowej walki z zagrożeniem. Wiadomości pozwalają zostawiać enigmatyczne podpowiedzi albo żarty o tyłkach, ale jak ktoś nie chce, to wcale nie musi ich wszystkich czytać. Plamy krwi pokazują ostatnie sekundy życia innego gracza, z daleka zwiastując zagrożenie, a bycie nawiedzonym przez kogoś, czyli potencjalnie najbardziej irytująca rzecz, jaka może się wydarzyć, jest możliwe tylko wtedy, kiedy skonsumujemy odpowiedni przedmiot. Można więc grać online i jednocześnie ograniczyć się tylko do tych pozytywnych nakładek. Z kolei jeśli chcemy z kimś wejść w kooperację lub walczyć z innymi, to decydujemy o tym świadomie. Jeśli już jesteśmy przy multiplayerze, to istotne są możliwości interakcji, jakie twórcy oferują. Jest tu mnóstwo potencjalnie bezsensownych, głupich i nic nie wnoszących do systemu gry rzeczy. Leżenie na ziemi, wyrzucanie przedmiotów, które wydają dziwne dźwięki, wcielanie się w obiekty z otoczenia itd. To wszystko jednak zaczyna mieć znaczenie, kiedy dobierają się do tego gracze. W grach problemem często jest to, że jedynym rodzajem interakcji, jaki możemy wykonać w stosunku do kogoś, to cięcie mieczem po twarzy albo skakanie mu po głowie. Gesty pozwalają budować społeczność i tworzą specjalne przestrzenie niczym w starych Jedi Outcast i Academy, gdzie ludzie nieoficjalnie kreują areny i rozpoczynają w nich honorowe duele, mimo braku systemu dueli jako takiego. Wystarczy się pokłonić i stanąć do walki. Projekt poziomów. O projekcie poziomów w Soulsach można by mówić bardzo dużo, najlepiej w osobnym materiale. Jest jednak parę fundamentów, które bardzo, ale to bardzo chciałbym zobaczyć w innych grach. Przede wszystkim, lokacje w Dark Souls nie są specjalnie wielkie ani skomplikowane. To oczywiście zasługa tego, że nie muszą być, bo stąpamy przez grę na tyle ostrożnie, że mniejsza przestrzeń i tak starczy na długą rozgrywkę. Chodzi mi jednak bardziej o to, że wszystkie poziomy wydają się o wiele bardziej złożone niż w rzeczywistości są, tylko i wyłącznie dlatego, że nie mamy żadnej mapy. Tak prosta rzecz jak odkrycie, w jaki sposób korytarze łączą się ze sobą i formują skrót, potrafi być w tej grze fascynującym momentem, bo nie mamy prawa się tego spodziewać, no chyba, że mamy świetną orientację w terenie. Otoczenie samo w sobie często jest też wyzwaniem. Wspomniałem już o tym, jak różne rodzaje lokacji zmieniają charakter walki, ale często sama eksploracja staje się wyzwaniem dzięki różnym pułapkom, ponurym niespodziankom i takich tam.
Stajemy się ostrożni, co z kolei przekłada się na docenienie lokacji i dostrzeganie sekretów, czy w ogóle zastanawianie się nad tym, co znaczy dany element w danym miejscu. To jest dodatkowo wspierane właśnie przez brak mapy, bo jeśli chcemy odnaleźć drogę, musimy mieć oczy dookoła głowy. A koniec końców ta główna droga nigdy nie jest strasznie skomplikowana. Mimo tego czuć satysfakcję z nawigacji i odkrywania kolejnych rozgałęzień czy sekretów. Jakie jest więc rozwiązanie? Robić gry bez mapy? Szczerze mówiąc, to tak. To znaczy chciałbym przynajmniej zobaczyć więcej gier, które próbują rozwiązać ten problem i projektują świat w taki sposób, żeby dało się bez mapy grać. Potencjalny zysk w tym, w jakim stopniu gracz wsiąknie w ten świat, będzie się odnajdywał w terenie i będzie doceniał te lokacje, jest naprawdę bardzo duży. Ale oczywiście da się to też łatwo sknocić. Pomysłem jest coś pomiędzy, tak jak robiły to chociażby stare odsłony Tifa, podsuwając nam często pod nos jakąś część mapy lub mapę niedokładną, jedynie szacującą to, jak lokacja z grubsza wygląda. Firewatch zrobił to z kolei tak, że mapę dostaliśmy pełną wraz z różnymi punktami orientacyjnymi, co zaś można było wyłączyć to pozycja gracza na tej mapie. To naprawdę dużo zmieniało. Ta gra nie była trudna, ciężko było się w niej realnie zgubić, ale o ile bardziej prawdziwe było uczucie przebywania w tym świecie. Kluczowe było tutaj zbudowanie go tak, że jednak gracz mógł się w tym wszystkim odnaleźć bez dużego problemu, pomimo braku wszystkich informacji, które zwykle w grach się dostaje. Tak więc Dark Souls 3 mnie zainspirowało. Jest mnóstwo szablonów gatunkowych, które już dziś stały się standardami w grach, mimo że wcale nie są dobre. Zbieranie masy niepotrzebnych śmieci, nieprzemyślane systemy, oklepane sposoby na opowiadanie historii. Naprawdę, da się lepiej. I warto inspirować się chociażby takimi tytułami jak te od From Software, nawet jeśli one same też przecież nie są idealne. Dziękuję wszystkim, którzy udzielali się na Facebooku, bo wasze komentarze były naprawdę ciekawe i pomogły zweryfikować to, co naprawdę ma znaczenie. To było 8 rzeczy, które inne gry powinny ukraść z Dark Souls. Trzymajcie się.